Witajcie kochani, tu Sim Mes. Znów widzimy się u Elona. Jak pewnie już zauważyliście, troszeczkę się u nas pozmieniało. Starałam się gdzieś tam wybudować domek, inspirując się tym, który pokazywałam wam w ostatnim czasie, ale niestety zabrakło nam pieniędzy, więc nie zdołałam tak naprawdę doprowadzić go do takiego stanu, jakbym chciała. Podejrzewam, że to jeszcze trochę potrwa. No, na razie wygląda w ten sposób. Tutaj mamy sypialnię. Czekajcie, obniżę ściany. Tutaj mamy sypialnię z takim paleniskiem. Tu mamy łazienkę. Elon wybudował wannę, jak widzicie. Tu będzie coś w rodzaju salonu. Na razie po prostu taki przedpokój. No i kuchnia została tam, gdzie była. Z tyłu rosną roślinki. Chcę, żeby Elon więcej tych rozsadników stworzył. I tak, kochani, urodził nam się mały Orion, czego niestety nie widzieliście, ponieważ z powodu mojej głupoty odcinek, który dla was nagrałam, puf, wyparował. Dlatego niestety jesteśmy jakieś dwa dni. Znaczy, jesteśmy jeden dzień po porodzie, a ja sobie przez jeden dzień grałam sama, no i jeden dzień dla was nagrałam, ale jak już mówiłam, dzień wyparował. Narodziny małego niestety. Niestety ich nie zobaczycie. Ale mały Orionek, jak sądzę, wam się podoba. Mi się strasznie podoba, jest taki śliczny i ma ten uroczy kombinezonik. Kurczę, wygląda jak mały tatuś. Słodziak, naprawdę. Strasznie mi się to podoba, że on jest tak kosmicznie ubrany. To jest przeurocze. Okej, pomyślałam, że na cześć narodzin małego zrobimy sobie... Która jest godzina? Jest 6 rano, właśnie. Zrobimy sobie dzisiaj przyjęcie. Zaprosimy wszystkich od Aszy, żeby mogli sobie maluszka zobaczyć. I tak, Asza, pokaż mi, o, skończyła Asza obraz, więc kochana moja, weź go sprzedaj. No i staramy się cały czas tutaj rozwijać to nasze mieszkanko. Myślę, że, no, kurczę, wiecie co, nie będę czekać na kolejny dodatek z przeprowadzką, bo kolejny dodatek będzie pewnie dopiero na jesieni. Dlatego myślę, że przeprowadzimy się trochę wcześniej. Ale chyba w ramach Asza to... Aha, okej, puściłaś Bąka, dobrze. Malutki, malutki nam płacze. Czekajcie, malutki. O, tatuś się nim zajął, zobaczcie. Jaki dobry tatuś. Nie będę czekała z przeprowadzką do wyjścia dodatku, bo po pierwsze to, co tam widziałam, te dodatki, nie będzie w nich prawdopodobnie niczego ciekawego. No, może nowe miasto, chociaż wątpię. Nie sądzę. Jakoś nie spodziewam się nowego miasta, wiecie? Być może się przeprowadzimy w ramach tutaj tego miasta, po prostu na inną parcelę. Bo ta jest dosyć malutka, ja się tutaj nie pomieszczę. Jeszcze nam tu, myślę, przyjdzie kolejne dziecko, no jeszcze powiedzmy z dwójką dzieci ewentualnie, ale potem to już będzie ciężko. To jest malutka parcela. Okej, kochani, jest godzina 7, prawie 8, więc myślę, że możemy już ich zaprosić na uroczyste śniadanie. Asza, moja droga, proponuję, żebyś ty to zrobiła. Zaplanuj wydarzenie. I właśnie nie wiem, zrobimy obiad uroczysty czy co? Impreza taneczna nie, czarno-biała, pieczenie kiełbasek, przyjęcie domowe może. Uroczysta kolacja, to raczej nie, bo. Przyjęcie domowe. Zrobimy przyjęcie domowe. Gospodarz, Asza i Elon, goście, Piotr, O, Barbarę, z Barbarą się lubimy, to ją weźmiemy.
Ojej, a ty tu mi ty z jakimś Filipem piosenką coś odstawiałaś? Nie, 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 nie zapraszamy go, bo jeszcze się Elon obrazi, ale ona ma dużo znajomych, słuchajcie. To jest niezwykłe. No proszę, nie wiedziałam, że ona ma tylu znajomych, ale dobrze. Jezu, ten też? Dziewczyno, co ty wyrabiasz? Co ty kombinujesz? Asza? O kurczę, ja nie wiedziałam, że ty jesteś taki numer. Dobra. Artysta sceniczny. Nie. Po co nam artysta sceniczny? Miksolog też nie. Żywieniowiec też nie. Asza się tym zajmie. Okej, zostajemy tutaj. O. Myślę, że Asza będzie się musiała też troszeczkę bardziej postarać, jeśli chodzi o ubrania Elona. Będzie musiała coś mu uszyć. Tak mi się wydaje. No i co goście, goście? O, idą, idą. Dobra. O, następna w tej fajnej sukience, spódnicy. Chyba jakaś nowa moda jest. Oj, zepsuła nam się lodówka. Oj. Więcej opcji. Wiecie co, zamienimy ją. Nie będę jej teraz naprawiać, bo jest impreza. Co mamy zrobić? Gospodarze wykonują interakcję z gośćmi. Zjedz coś, opowiadaj niech Simowy słuchają muzyki. Z tym słuchaniem muzyki będzie problem. Chociaż Elon chyba ma gitarę. Nie wiem, czy to się tak da. Asza, gotuj. Zrób tort hamburgerowy. Chociaż pewnie nam każą potem zrobić sałatkę, ale dobra. Niech będzie. Malutki śpi, tak? Całe szczęście. Tak, ale zobaczcie, wszyscy się tu zebrali przy małym. Fajnie. Weź, opowiadaj dowcipy. Zabawne. Dowcip z cyklu Puk Puk. I jeszcze temu opowiedz dowcip. Niech będzie o Sunset Valley. A tu. To powinno wystarczyć, dwa dowcipy. O, widzę, że tutaj już się goście... Ojejku, no ściana. Goście się już, widzę, poczęstowali czymś. Fajnie, cieszę się. Niech Simowie się pocałują. O, Elon. Elon, musisz iść i pocałować Aszę. Gdzie będzie pocałuj romantyczny? Pocałuj Aszę. Trzy razy aż? Co to, randka? No, co ja poradzę? No, chcą, żebyśmy się... Elon, gdzieś ty wlazł? Serio? Spoko. Chyba ci nie poszło to całowanie. Elon, ty tam... wyjdź stamtąd, co? No, właśnie, dzięki. Wlazł, kurde, do pieca. Niech Simowie się pocałują, no i pocałowali się. I co? I się... I to tyle. To jeszcze raz. Pocałuj. I Elon, pocałuj teraz ty. Jo, wiem, że to się nudne zrobi, ale myślę, że pocałuj jeszcze raz. Goście, widzę, jedzą. Nie ma problemu. Asza, czy ty skończyłaś? Nie wiem. Nie, aha, jest tu tort, dobrze. To oni sobie zaraz zjedzą. Zawołaj ich jeszcze na posiłek przy okazji. To się może wezmą za to pozostali. I proponuję, żebyście... O, ześcik też przyszedł. Pogadaj z Zestem o zainteresowaniach. Elon, weź tutaj z tą dziewczyną... Podziękuj jej za przybycie. Weź małemu, zaprezentuj genialny wynalazek. Może go zainspirujesz. No, wszyscy jedzą, a tu nie zalicza. Elon, wiesz co? Ty masz gdzieś gitarę, prawda? No właśnie. Tu. Śpiewaj piosenki, zaśpiewaj piosenkę. Śpiewaj piosenki. Może będzie. Może się uda.
Asza, wiesz co, ty też się tu zajmij. Przechwalaj się rodziną. Pogadaj o zmianach w sąsiedztwie. Nie wiem, jakie zaszły zmiany w sąsiedztwie, ale spoko. I popraw mu humor. O, widzę, że ktoś już coś zjadł. Elon? Elon, ja ci trochę tu powyłączam, bo ty nigdy nie dojdziesz do tej gitary. Pięknie, moi drodzy. Ale tutaj zobaczcie, ile tu ludzi. Malutki, nie płaczesz? Jeszcze nie. Dobrze. Okej. Tak. Musiałam na chwilę przerwać. Na czym my stanęliśmy? A, zjedz tort. No, jedzą tort. Jejku. O, dobra, zaliczy albo nie zaliczy, no. Jeszcze... Elon, będziesz grał? Super. On grać nie umie. Czy jak zrobię oglądaj, to zaliczy jako słuchaj muzyki? Chyba nie. Chyba nie, kurczę. Nie mamy tutaj żadnego tego graidła. No nic, no to trudno. A Asza, to w takim razie weź tutaj jeszcze raz ugotuj tort, jeszcze jeden. Niech będzie białe ciasto. Elon, odpuść sobie granie na razie i jeszcze tu pogadaj z nim. O, mamy sreberko. Dobrze, to chociaż tyle. To chociaż tyle, słuchajcie. Elon, to się poczęstuj, weź kawałek. Weź i... Oj. Zawołaj na posiłek. Może jeszcze ktoś się skusi? No bo ten... Wszyscy zjedli, kurczę, i nie pozaliczało tego tortu. O, dobrze, Zest wziął ostatni kawałek, fajnie. Asza jeszcze tam robi kolejny, także za chwileczkę, myślę, będzie. A Elon, kochany, ty jak zjesz, to weź tu sprzątnij, bo tu po prostu potem będzie masakra jakaś. Aleś się wystroiłaś, dziewczyno, ładnie wyglądasz. Pogadaj z nią o amigłówkach logicznych. Asza, gdzie ty tort położyłaś? Aha, o, dobrze, Asza sobie wzięła kawałek. Asza, weź tu jeszcze. Oj, dzidzia chyba płacze. Ja już. Zawołaj na posiłek. O, tu malutka przyszła pomóc. Już nim. Nie, ktoś tu przeszedł? Nie. Nakarm go. Asza, odpuść sobie tort, bo już nam to zaliczyło. O, może małego można słuchać jako muzykę? O, a gugu gaga, czemu płaczesz? O, mamusia już idzie. No, spadaj, bo będę karmić. Ale malutki wyszedł po prostu taki kosmiczny. Kudłaty kosmita. Kurczę. No, obawiam się właśnie, że nie będzie kosmitą ten mały. Będzie tylko wyglądał trochę jak tatuś, ale nie będzie miał cech kosmity. Chyba. Chyba, że coś zmienili w tych Simsach. Może? Może czegoś nie wiem. Dobrze, słuchajcie, mamy srebro. To jest całkiem dobry wynik, myślę. Elon, pokaż ty, jak się czujesz. O, czujesz się doskonale. Fantastycznie, słuchajcie. Elon, kochany, weź jeszcze sprzątnij tutaj na bieżąco, dobrze? Asza, jak ty się czujesz? Asza, troszeczkę gorzej. Wow, ale odkrycie. Asza postanowiła się napić. Wiecie co? Chyba każe Aszy dla rozrywki i niech ona troszeczkę sobie pobrzdąka. Zaśpiewaj piosenkę. Ognisko, piankowa melodia, niech będzie. Niech będzie, niech ona się troszeczkę właśnie rozerwie w ten sposób, może co?
nauczy się grać. W ogóle znalazłam gdzieś, mamy srebrny medal, fajnie. Znalazłam gdzieś w ogóle gitarę taką w kształcie lutni, czy czegoś takiego z czasów średniowiecza. Tylko jeszcze nie wgrałam. Ale jak tylko wgram, to im tutaj popodmieniam, bo będzie bardziej pasować do naszej rozgrywki. Malutki, a ty co tu robisz? Ja cię nie zapraszałam chyba. Nie przypominam sobie. I w ogóle, słuchajcie, spamuje mi tu dziwnych simów. W tym miejscu. Po tej poprzedniej rozgrywce też mi ciągle kogoś spamowało. Nie wiem dlaczego i nie wiem skąd. A, nie wnikam. Sprzątnij. Tutaj, weź to odłóż. Tu ktoś sobie wziął. Teraz zobaczmy, jaka nagroda. Słuchajcie, kochani, dostaliśmy kanapę. Taką trochę nowoczesną, ale stwierdziłam, że po wymianie koloru na taki bardziej ziemski, myślę, że ona może tu zostać. Przynajmniej na razie. Mogłam też ją sprzedać i wymienić na jakąś bardziej pasującą. Może to zrobię później, ale na tę chwilę myślę, że ona może tu zostać. Asza, ty cały czas potrzebujesz trochę rozrywki i kurczę, nie wiem. A nie. Tak, potrzebujesz rozrywki. Teraz się poszłaś wykąpać. Jeszcze zobaczmy. Zjedz 10 roślin. Okej. Aha, wiem. Dobrze. Wiem, co chciałam zrobić. I to ci podbije też rozrywkę. O, maleństwo. Elon, weź tutaj maluszka przewiń. Zmienił pieluszkę. Oj, no już. I go ukołysz, bo będziesz teraz sobie baroszkował z żoną. Och, wykonaj serenadę, jakie to urocze. Weź... okaż jej czułość. Wyznaj nieprzemijającą miłość. Gdzie ona cię tam coś... To, coś tam, a ta Asza kombinowała, kurczę, z innymi. Ale nie chcemy Barabara. Chcemy... Postaraj się o dziecko. Bo chciałabym, żeby mały Orion miał siostrzyczkę. I słuchajcie, jak się malutki urodził, to miałam chwilę problem, żeby w ogóle imię, na imię się zdecydować. Ale wpadł mi do głowy właśnie Orion i okej, myślę, że może zostać. Takie gwiezdne imię. Pomyślcie, bo będę się starała, żeby kolejnym dzieckiem była dziewczynka. Mam już tu przygotowane truskawki. Będziemy Aszę karmić. Jeszcze sobie pójdziemy zerwać ich trochę więcej. Także podajcie mi pomysły wasze na imię dla gwiezdnej dziewczynki. Mam nadzieję, że mi tu pomożecie. Okej, no i co? Ale coś wam nie poszło, tak? Nie wiem, co wy tacy nie za bardzo chętni jesteście. Jednak, tak? Da radę? No. Nie. Ach, Elon odłożył swoją glinę. Muszę im tu jakieś ozdoby powieszać, jeszcze dużo rzeczy, no ale no spłukałam się. Zaraz zresztą wyślę ich do pracy, to znaczy Elona wyślę na ryby. O, wiem. Wiecie co? Zrobimy tak, że Asza się zajmie tutaj ogrodem, a Elona, z Elonem pojedziemy na ryby. Tam do parku, znaczy do parku. Do tej oazy. Jezu, jak tu zielono. Czekajcie, chcę zobaczyć, czy czegoś nie trzeba zrobić z tymi roślinami. Podlać. O, tak, trzeba podlać. Tu coś urosło, tu coś trzeba rozwinąć, wyewoluować. Zbierz. Chyba wszystko. Nie widzę tu więcej rzeczy do zrobienia. Elon, co ty? Wiesz co, Elon, weź szybki prysznic.
i pojedziemy na ryby. Bo tutaj ty nic ciekawego nie złowisz. Tutaj kurczę, nie ma w ogóle. No, znowu mi jakiegoś Sima tutaj zastę. O Boże. Nie czaję tego, słuchajcie. Muszę w ogóle zaobserwować, jak oni się tu pojawiają. Czy oni tu przychodzą, czy ich tu jakoś tak zupełnie spawni? Jak w Minecrafcie. No Elon, o matko, co, nie możesz tam podejść? Oj, to skorzystaj. To musiał tu przestawić pewnie tą. Tak, muszę to przestawić. Asza, ciekawe, czy zaszłaś w ciążę w ogóle. O, wzięła się za malowanie, fajnie. Się dziewczyna zainspirowała. To dobrze. Elon, wykąp się, mój drogi. No nie, no jakieś dziecko przyszło. Ale czemu... Okej, wiem. Już wiem, o co chodzi. O mój Boże, nie. Bo ja tylko tutaj mam zamknięte drzwi. Wszędzie i w innych miejscach są te takie... Muszę zrobić drzwi normalne. Tu zrobimy, do kuchni. Oj, ludzie, ludzie. No spoko, dom otwarty, nie? Leon, miałeś się wy... Miałeś prysznic wziąć, a nie się kąpać. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo musimy zrobić. No i jesteśmy w oazie. Gdzie jest strumień? O, tu jest. Może tu spróbujmy. Zobaczymy, co tu złowisz. A zbadaj wodę. Słuchajcie, znowu mnie strasznie nos swędzi. Ale masakra. Nie wiem, czy wam się to zdarza. Ja chyba mam... To jest chyba z jakimś uczuleniem związane. Tak masakrycznie mnie nos swędzi, że ja nie mogę się przestać drapać. To czasami trwa nawet godzinę albo i dłużej. I jeżeli trwa to zbyt długo, to po prostu następnego dnia mam jeden wielki strób na nosie, bo po prostu, no tak jakby mnie ugryzł komar albo coś w tym stylu. Elon, idziesz? Idziesz. No, świetnie. I co? Większość ryb niemal wszystko je. Dobrze. Ej! Tu masz łowić. Wędkuj. Na przynętę. Kurczę, nie mamy tego. Nie mamy nic. Dobrze, to wędkuj, póki czegoś nie złowisz. Też żeś sobie wymyślił, że będziesz z kimś gadać. Kochany, ty tu zarabiać przyjechałeś. Elon! Gdzie ty biegniesz? Tu miałeś przyjść. No, o Boże, tak. Uch, ci simowie. Taki wyschnięty jakby strumień, kurczę, tutaj. To wszystko jest takie uschnięte. No, zobaczymy, co nam Elonek złowisz. Otworzę. O, zobaczymy. Dawaj, Elon, dawaj. On już w ogóle ma maksymalny... Nie, aha, bo nie wiecie oczywiście, bo wam to mówiłam w tym straconym odcinku. On ma już maksymalny poziom wędkarstwa, więc powinien ładne rybki łowić. O, tu widzę, że coś złowił, więc sobie teraz weźmiemy wędkuj na przynętę. Ta perca jest kiepska, więc na przynętę się nada. Słuchajcie, nie wiem jak to jest, kurczę, oni mi nie chcą tutaj łowić, bo on, znaczy on mi za bardzo nie chce łowić takich, wiecie, wartych więcej ryb, chociaż uwaga, coś tu jest, to jest coś nowego. Tilapia, ale ta tilapia jest niezbyt droga, tak to powiedzmy. Chociaż ostatnio mi złowił orientalną złotą rybkę, czy coś takiego. Śliczna. Wsadziłam ją do akwarium. Jak wrócimy, to wam pokażę. Jak ty się czujesz? No tak, ty już zmęczony jesteś, ale wiesz co, tak na maksa cię tu przetrzymam, żebyś złowił coś większego może. Bo... No po to tu przyszedłeś, nie? Ostatnio mi złowił jedną rybę za ponad 2000. No ale nie wiem, czy tym razem będziemy mieli takie szczęście. Róże.
Ha, róże złowił, ale słodko. Wiecie co? Zasadzimy ją. O, jakaś. O Jezu, a co to grubowar? Taka dziwna ryba. Jeszcze takiej nigdy w życiu nie złowiłam. Ale spoko, fajna. O, tu kolejna jakaś, ale śliczna. Wiecie co, ja te rybki. Kupimy mu duże akwarium. Bo te ryby są przepiękne. On, jeszcze jedna. Fajnie. Skończyłem? Nie, jeszcze nie. Kupimy duże akwarium. A co? Kurczę. Guri mi jest kiepskie. O, i padł. Dobra, wracamy do domu. Jak tylko się obudzi. O, i słuchajcie, przyszły rachunki. Niedobrze. Ale ja i tak mu kupię to akwarium. A rachunki to sobie jakoś tam poradzimy. Tu będzie akwarium. Słuchajcie, bo nawet nie wiem. Tak, kochani, wzięłam, kupiłam takie akwarium. Tak, ja wiem, że ono może nie do końca pasuje do rozgrywki, ale on jest kosmitą. On może znać technologie, których ludzie tutaj nie znają. Więc dlaczego nie? Kto mi zabroni? Wpuszczamy, słuchajcie, te ładne rybki, które złowiliśmy, ale nie dwie. Jedną. Czekajcie, która jest droższa? A tak samo. Jedną. A ta? I jak ta wygląda? Ta jest ładna, czy jest byle jaka? Nie, ta nie. Gurimi też mi się w sumie tak bardzo nie podoba. Ale bojownik jest ładny, więc jednego bojownika sobie wpuścimy. I od razu... A w sumie, trochę mi szkoda, bo one tutaj tak samotnie. Nie, 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 nie. Okej, tą złotą rybkę wpuścimy tu. Zobaczcie, jaka śliczna. Piękna jest. I jeszcze jest jedna rybka gdzieś. Czekajcie, gdzie ja ją położyłam. A tu. Ryba tęczowa właśnie. O, i mamy akwarium. Pozostałe ryby sprzedajemy. Rozmnażamy żabę. Elon, w ogóle to ty się połóż. I ja sprzedam te małe teraria, ale to za chwileczkę. Która jest? Ojejku, ty całą noc łowiłeś. No tak, okej. Okay. Aha, mówiłam, jak, nie wiem czy mówiłam, zamieniłam jednak tę kanapę na coś mniejszego i bardziej pasującego tutaj do charakteru naszej rozgrywki. Asza, Boże, no tak, ja zapomniałam, że jestem na pauzie. Asza mąż ci złowił tą różę, więc sobie ją posadzisz teraz. Proszę bardzo, zasiej. A jak ty się, Asza, czujesz? O, Asza się czuje dobrze. To wiecie co, wykorzystamy okazję. I Asza dokończy malowanie. Bo chciałabym, no jednak, zapłacić te rachunki. Myślę, że spokojnie zarobisz. Basenu kupować nie będziemy. Ale malowanie na sztaludze i owszem. I nadal nie wiemy, czy ty w ciąży jesteś, kurczę. No to jeszcze chwila. Sprzedaj kolekcjonerowi. Teraz zobaczymy, czy ci zaliczy. Zaliczyło. Pięknie. A tu co? Kup zmywarkę. O, no jeszcze czego? No niestety, moja droga. A to? Sprzedaj trzy obrazy. Dobrze. Klasyczny obraz. Malujesz kolejny, moja droga?
Tak, kochani, ja myślę, że już jest czas, żebym się z wami pożegnała. Ja to troszeczkę jeszcze z nimi pogram, żeby zarobić trochę pieniążków. Zobaczymy, czy Asza jest w ciąży. Mam nadzieję, że tak. Pamiętajcie, żeby pomyśleć o jakimś imieniu dla dziewczynki. Ja zrobię wszystko, żeby była dziewczynka. Możecie też pomyśleć o chłopcu, bo kto wie, pewnych rzeczy nie przewidzimy. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się i pa, pa.